Wszedłem do kuchni i stanąłem przed wyborem. Idę na łatwiznę, czy też może zaszaleję? Co mi szkodzi? Czasu mam dużo. Makaron jest, pomidory są. Tylko wykonać parę w miarę prostych czynności, już po kuchni zaczął rozchodzić się piękny zapach sosu pomidorowego. W garnku wesoło bulgoczy makaronik. Humor poprawił się o parę stopni, kiedy pomyślałem o tym, co sobie zjem. Prawie gotowe. Już wykładam na pół miski, aż... dzwonek do drzwi? Chyba mi się zdawało. Przyciszam radio. Tak, dzwonek. Szybko wyłączyłem ogień i poirytowany, że ktoś śmie mi przeszkadzać, poszedłem otworzyć. Nacisnąłem klamkę. Wziąłem ostry zamach i stała przede mną Gosia. Dolna część mojej szczęki miała ochotę sprawdzić, czy w piwnicy nie ma ziemniaków. Lecz przekonałem ją, że jest mi w niej do twarzy. Cześć, powiedziałem. Co się stało? Cześć. Wiesz co, mogę wejść? Chciałabym pogadać. Proszę bardzo. Czym chata bogata, tym rada, uśmiechnąłem się. Kiedy ją prowadziłem do pokoju, zapytałem się, czy nie chce czegoś zjeść. Odpowiedziała, nie będę robić ci kłopotu. Przestań, nie ma o czym mówić, właśnie kończę sobie robić obiad. Siadła w pokoju na krześle przy stole. W tym czasie podreptałem z powrotem do kuchni. Wyjąłem drugi talerz i dodatkowe sztućce. Sprawdziłem sos. Świetny. Rzadko mi taki wychodził, ale szczęściarz ze mnie. Zaniosłem wszystko na stół. Kiedy zaczęliśmy jeść, zagadnąłem. O czym chciałaś pogadać? Ach, westchnęła, odkładając w sztućce. Odeszłam od mojego narzeczonego, ale szybko pokręciła głową, widząc moją minę. Chyba się zdziwiłem. Po prostu trochę mi pusto. Nie chciałam być sama u siebie, a matka by mnie zamęczyła. Przyszłam do ciebie, bo pomyślałam, że będziesz mógł mi poświęcić trochę czasu. Przerwała, szukając odpowiedniego słowa. Bo jesteś sam. Tak, tak, jestem sam, pomyślałem z poirytowaniem. Przepraszam, uraziłam cię? Nie, no coś ty, nic się nie stało, skłamałem. Masz rację, akurat też nie mam dziś nic ciekawego po południu do roboty. Znowu skłamałem. Cieszę się. Dalej jedliśmy w milczeniu, ale nie było to milczenie, które utrudnia przełykanie nawet najbardziej płynnych potraw. Mogę powiedzieć, że było umiarkowanie przyjemnie. Milczenie zrozumienia. Skończyliśmy. Pozbierałem talerze. Jak wychodziłem do kuchni, zapytała. Wiesz, mam jeszcze jedną prośbę. Zawiesiła głos. Tak? Czy mogę wziąć prysznic, zanim wyjdę? Jasne. Ale oddasz, jak będziesz wychodzić. Starałem się zażartować, ale chyba bez skutku. Ręczniki są w szafce na prawo od umywalki. Jak pozmywam, będę w pracowni. Każde z nas poszło w swoją stronę. Prysznic? Czego ci ludzie ode mnie chcą? Przynajmniej nie zapytała o to, czy może zrobić całonocną balangę jak Arek, stary pijak. Tak, to już człowieka traktują, jak myślą, że wszystko, co ma, dostał w prezencie. A ja wcale tak wiele nie dostałem. Położyłem naczynia w zlewie, już chciałem pozmywać, ale wiedziałem, że zabiorę jej ciepłą wodę. Cóż mi zostało do roboty? Wyszedłem z kuchni i udałem się do pracowni. Pech albo szczęście chciało, że idąc z kuchni do pracowni mija się łazienkę. A ja nie naprawiłem cholernego zamka i trzeba było w prawo, aby zamknąć drzwi do łazienki. Nie lub stety, były otwarte. Zapewne na moich ustach pojawił się diaboliczny uśmiech. Nie mogłem się powstrzymać. Kabinę prysznicową, a nie mam w ogóle wanny, mam wykonaną z półprzeźroczystego szkła, tak zwanego matu. Więc w miarę dobrze widać, a było na co patrzeć. Miała piękne ciało, stała tyłem. Nie, nie, nie. Znowu przez mój szalony umysł przeleciała gromada myśli. Świntuchu, pomyślałem, delikatnie zamknąłem drzwi do łazienki i poszedłem do pracowni. Siadłem przed maszyną, włączyłem monitor, poczekałem, aż się rozgrzeje, kochane 21-calowe Sony. No już, coś robiłem, nie pamiętam co, ale trwało to może 15 minut. Zapewne pochłonął mnie jakiś problem, bo nie zarejestrowałem, jak kończyła się kąpać i wyszła z łazienki. Robiłem swoje, przy okazji strugając miny do monitora i zapomniałem o tym, że mam gościa. Ale co to za gość? Dobra znajoma. Zna moje mieszkanie. Herbaty? Chcę herbaty.
Obróciłem się, zobaczyłem ją. Jak stała oparta o framugę drzwi w moich zapasowych pantoflach w samym ręczniku. Zrobiło mi się cieplutko. No, starałem się coś wymyśleć. No, co no? Popatrzyła się na mnie figlarnie. Chcesz drinka? O, jak głupi. Ona pewnie nie chce drinka. Kto by chciał? Nie, powiedziała przeciągle, poprawiła ręcznik. Moje serduszko, miała umrzeć młodą, łomotało jak szalone. Miała, ba, ma do dziś zapewne. Bo wiele czasu nie minęło. Piękne ciało, niższe ode mnie o głowę, kształtne biodra, krągłe piersi. Raczej mniejsze, ale bardzo jędrne. Poczułem, że tracę grunt pod nogami i moja mina nie jest obojętna. Dlaczego tak się na mnie patrzysz? Zapytała lekko, przekręcając głowę. Wiesz, uśmiechnąłem się, jesteś piękna. Dziękuję, zarumieniła się. Albo się ze mną bawi. Naprawdę? Wyglądasz super. Zachichotała. No to wcale nie jest śmieszne. Wstałam i podszedłem do niej z groźnym wzrokiem. Starałem się wyglądać diabolicznie. Chyba się udało, bo... Hej, hej, przestań. Nie chciałam cię... Ura, nie dokończyła, bo byłem zaraz przy niej. Najgorsza chwila. Nie wiedziałem, czy teraz dostanie mi się po głowie, czy nie. Położyłem jej rękę na ramieniu. Pochyliła głowę, lekko zarumieniona. Po chwili podniosła i spojrzała mi w oczy. Naprawdę ci się podobam? Cóż za śmieszne pytanie. Tak, tylko tyle udało mi się wydusić przez zdławione gardło. Wiem, co sobie pomyślałeś, ale ja potrzebuję dziś czułości. Powiedziała, a mi? Lekko zrzedła mina. Chcę się tylko przytulić. Chcę, aby ktoś mnie pogłaskał. Chcę, jej głos się załamał. Przytuliłem ją, jej mokre włosy od razu poczułem przez rękaw swetra. Chodź, położymy się na chwilę i trochę się poprzytulamy, okej? Okay? Mhm. Co chyba miało znaczyć, tak. Podeszliśmy do kanapy. Czułem, że mi się poddaje. No, to oczywiste. Przyszła do mnie, bo wiedziała, że jej krzywdy nie zrobią. Albo lubi ryzyko. Ułożyłem ją delikatnie, sam siadłem na podłodze zaraz obok. Zauważyłem, że zadrgała, więc przykryłem ją, rozłożywszy koc. Popatrzyła się na mnie swoimi pięknymi, brązowymi oczami. Zmiękłem totalnie i całkowicie. Ręce złożyła na piersiach, wsuwając jedną dłoń w drugą. Myśl, czego ona może potrzebować? Lekko się podniosłem, nie tracąc z nią kontaktu wzrokowego, i chciałem się w miarę zgrabnie dostać na łóżko. Zobaczyłem przyzwolenie w jej oczach. Przesunęła się nieco. Położyłem się obok niej na prawym boku, lewą ręką wsadzając pod koc, obejmując ją i dotykając dłonią karku. A drugą położyłem luźno nad jej głową. Lekko się we mnie wtuliła. Chyba było jej lepiej. Nic nie mówiliśmy. Zacząłem delikatnie jeździć pod kocem po jej plecach, zaraz obok kręgosłupa. Uśmiechnęła się. Pewnie potrzebowała czułości, jak zresztą sama mówiła. Ten cholerny koc, ale mi ciepło. Zacząłem się pocić, jako że należę do gatunku zimno-cieplnego. Co chwilę zamykała i otwierała oczy. Ale coraz słabiej to wychodziło. Po chwili zamknęła. Czekałem, aż otworzę. Cóż, śpi. No to pięknie. Jak mogłem najciszej i najdelikatniej wygramoliłem się spod koca. Prawą rękę miałem całkowicie ścierpniętą. Poszedłem do kuchni. Zamknąłem drzwi i zabrałem się za zmywanie. Dość szybko udało mi się uspokoić moje podniecenie, ale niestety spociłem się niemiłosiernie pod kocem. Teraz moja kolej na prysznic. Poszedłem do łazienki. Włączyłem ciepłą wodę pod prysznicem. Czekając, aż się nagrzeje, oparłem się umywalkę i spojrzałem w lustro. Stary jesteś, stary i brzydki. No może nie stary, masz dopiero 26 lat, ale brzydki. Dlatego kobiety na ciebie nie lecą. Para zaczęła kondensować się na lustrze, czas na mnie. Zdjąłem z siebie ubranie, rzuciłem na kosz obok jej ubrania i wszedłem pod prysznic. Szybko zasunąłem kabinę, aby nie zrobić potopu w łazience. Oparłem się łokciami o ścianę. Muszę powiedzieć, jak wygląda kabina. Dwa jej boki tworzone są przez ścianę, natomiast dwa inne przez ścianki kabiny.
Sama kabina otwiera się w rogu. Na jednej ścianie jest natrys, na drugiej sprytna półeczka na szampon. Nie przetrwała tego. I poddałem się rozmyślaniom, odbierając maksymalnie przyjemność silnego strumienia ciepłej wody spływającej po moich plecach. Tym razem byłem czujniejszy. Powiało przez chwilę chłodem. Ktoś wszedł do łazienki. Usłyszałem z lewej strony, jak guzik stuknął o pralkę. No tak, pozbiera rzeczy i wróci do domu. Wyszła. Ale wiało chłodem dalej. I dalej. Kurczę, co to za porządki? Chwyciłem na oślep za drzwiczki. Zacząłem je roztwierać. Obróciłem się i stała przede mną, cała naga. Umyć ci plecy? Zapytała, śmiejąc się z mojej zaskoczonej miny. Zachrypiałem. Zamknij drzwi, bo zimno. Okej. Poszła. Zamknęła i wróciła. To teraz jak? Mogę wejść? Otwarłem wejście na oścież. Na szczęście moje ciało nie zdarzyło zareagować, więc nie miałem tego dziwnego uczucia wstydu. Ujęła mnie za brzuch i lekko przekręciła, więc odwróciłem się i z powrotem oparłem o ścianę. Ale już nie rozmyślałem. Czułem jej śliskie, namydlone dłonie, jak masowała moje plecy. W sumie nic wielkiego, ale jakie to przyjemne. Przejeżdżała nimi wyżej, po karku, po szyi, po barkach. Nieźle, nieźle. Chyba się uśmiechałem. Przez chwilę zatrzymała się na moich barkach, lekko uciskając palcami. Cudownie. Mam się lepiej niż Rzymianie. Hej, powiedziała do ucha, ledwo słyszałem. A ty mnie pomasujesz? Bardzo to lubię. Nic nie mówiąc, odwróciłem się i przestawiłem ją w moje miejsce. Namydliłem ręce. Ona w tym samym czasie ułożyła sobie włosy na bok. Widziałem całe jej plecy. Ależ seksowne. Piękna linia kręgosłupa. Po prostu cudowne. Lekko drżącymi dłońmi zacząłem masować jej barki. Była niesamowicie spięta. Starałem się jak mogłem. Najdelikatniej. Lecz zarazem z pewnością dotyku rozluźnić i rozgrzać jej mięśnie. Po chwili udało się. Zobaczyłem, że cała lekko drgnęła. Cały czas nie przestając masować, zjechałem dłońmi niżej, na łopatki. Delikatnie ugniatałem skórę palcami. Zszedłem niżej. Dotykałem teraz okolicy kręgosłupa. Lekko się wygięła. Chyba ją to połaskotało. Jeszcze raz. No tak. Ja tu się produkuję. Ona chciała mnie uchwycić między swoje pośladki. Boże, sama myśl o tym sprawiła, że nie potrafiłem się już powstrzymać. Obróciłem ją przodem do siebie i zacząłem całować w usta. Przylgnęła do mnie. Ciepła woda spływała po nas i między naszymi ciałami. Objąłem ją, położyłem dłonie na jej pośladkach i delikatnie drapałem. Zdawało mi się, że słyszę jej cichy pomruk zadowolenia. Cały czas ją całowałem. Zacząłem powoli zjeżdżać ustami w dół. Najpierw pocałunek w dołeczek, potem w brodę. Wygięła głowę do tyłu, więc zacząłem zasypywać pocałunkami jej piękną szyję. Lekko przycisnęła mnie do siebie. Przejechała ręką po krzyżu. Niżej, niżej. Całowałem ją nad piersiami, ale na chwilę wróciłem do góry. Lekko przegryzłem w ramię. Drgnęła. Jeszcze raz. Przycisnęła mnie mocniej. Z lewego ramienia zacząłem obniżać się, przegryzając ją i całując. Jej piersi drgnęły od dotyku mojej twarzy. Zjechałem niżej. Chwyciłem w usta jej sutek. Lekko przejechałem językiem. Było mi przez chwilę straszliwie niewygodnie, więc klękłem. Od razu lepiej. Zacząłem delikatnie, z wyczuciem ssać jej sutek. Cały twardniał pod wpływem moich ust. Cóż za piękne uczucie. Delikatnie odsunąłem dłonie z jej pośladków i chwyciłem ją pod boki. Tymczasem ustami dosłownie przelizałem się do prawej piersi i również ująłem ją w usta. Woda spływała po nas. Razem z jej skórą tworzyła niesamowitą kompozycję smaku i zapachu. Oparła się o ścianę, jakoś wcisnęła w kąt, położyła dłonie na mojej głowie, delikatnie do siebie przyciskając. Zerknąłem spod oka. Była odchylona,
Strumień wody spływał po jej boku. Nagle obniżyłem się, pocałowałem ją w pępek. Przesunąłem językiem, jęknęła. Drażniłem ją dalej. Palcami zacząłem ją delikatnie gładzić po udach, przesuwając ręce do wewnątrz. Lekko rozchyliła nogi. Dotykając jej słodki brzuszek językiem, obniżyłem się jeszcze bardziej. Dłonie wsunąłem między jej nogi, tak aby jej nie dotknąć. Co najwyżej muskać. Była wygolona po bokach, na środku miała nieprawdopodobnie podniecający paseczek z włosów. Lewą dłonią ująłem jej pośladek z tyłu, prawą obróciłem do góry opuszkami palców i lekką, bardzo lekko, prawie jak motyl dotknąłem ją. Cała drgnęła. Była całkowicie wilgotna i śliska, na pewno nie od wody, która po nas spływała. Wsunąłem lekko środkowy palec i przejechałem od tyłu do przodu, dotykając jej łechtaczki. Jej mięśnie drgnęły. Schyliłem pod nią głowę. Rozchyliła nogi. Było widać w tym ruchu niepohamowane pragnienie, pożądanie. Delikatnie dotknąłem ją językiem. Szybko przerzuciła mi prawą nogę na bark. Miałem dużo miejsca do popisu. Zacząłem ją stale i ostrożnie drażnić końcem języka, w międzyczasie dotykając palcem. Minimalnie wsunąłem w nią duży palec, mocniej drażniąc językiem jej łechtaczkę. Przycisnęła mnie do siebie, jęknęła. Coraz szybciej i szybciej wsuwałem i wysuwałem palec. Mój język pracował coraz lepiej. Chyba się rozgrzałem, wpadłem w rytm. Muśnięcie, wsunięcie. Muśnięcie, wysunięcie. Czułem, jak jej ciało poddaje mi się całkowicie. Powoli, nie tracąc rytmu, przyspieszałem. Językiem drażniłem ją coraz silniej. Palec mój wsuwał się coraz głębiej. Powoli zaczynała reagować coraz to mocniejszymi drgnięciami ciała. Po chwili czułem, że chcę dostosować ruchy bioder do mojego tempa. Utrzymałem je stabilne. Udało się. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się znaleźć wspólnego rytmu tak szybko z inną kobietą. Wzmocniłem uścisk mojej lewej ręki. Umożliwiło mi to dokładniejsze dotykanie jej. Mój język drgał z zawrotną szybkością po jej łechtaczce, cały czas wybierając inne punkty oparcia. Moja ręka coraz szybciej pracowała. Najgorsze było to, że po paru minutach takiej zabawy zaczynałem odczuwać zmęczenie. Ale jak zawsze powiedziałem sobie, albo ja, albo ona. Ona. Było to tak nagłe, że byłem zaskoczony. Całe jej ciało sprężyło się w sekundzie. Z jej ust wydobył się jęk. Trwał tak długo. 10 sekund? Może przesadzam, ale było to piękne. Poczułem, że się rozluźnia. Przestała wyrywać moje włosy. Pogładziła mnie. Zsunęła ze mnie nogę. Wstałem. Byłem cały rozdygotany, że też muszę zawsze tak przeżywać ich orgazm. Chwyciła mnie za brodę i pocałowała w usta. Pragnę cię poczuć w sobie, szepnęła i obróciła się. Byłem cały twardy, podniecony, ona mokra. Wszedłem w nią prawie bez oporu. Poczułem jej ciepło. Oparłem się dłońmi na jej dłoniach na ścianie. Odgięła pupę tak, że wchodziłem w nią głęboko. Wysuwałem się z niej na całą moją długość. Najpierw powoli. Czekałem, aż odpoczną mi mięśnie, ale nie dała mi czasu. Popędzała mnie swoimi ruchami, więc przyspieszałem. Szczerze nie czułem zmęczenia. Posuwałem się w niej coraz szybciej i szybciej, cały czas utrzymując głębokość ruchów. Czułem narastającą we mnie energię. Czułem, jak zaczynam wariować. Miałem ochotę krzyczeć z rozkoszy, ale ona mnie uprzedziła swoim jękiem. Och, przyspieszyłem tempo. Obijałem się lekko. Czułem, że już długo nie wytrzymam. Lekko zwolniłem. Poczuła, zareagowała. Wygięła się. Jak pięknie. Czułem, jak powoli dostaję szału. Orgazm przychodził powoli. Jakby chciał się naprawdę spóźnić. Słyszałem jęki jej rozkosze. Nie wytrzymywałem. Sam krzyknąwszy skończyłem. Kończyłem przez parę dobrych chwil. Pięknie. Koniec. Wszystko jasne i ciemne.
Cały świat szaleje. Byłem w niej jeszcze parę chwil, aż nie minęło podniecenie. Ona też cieszyła się tą chwilą. Wyszedłem z niej, obróciła się. Chciałem się odsunąć, ale ona klęknęła i chwyciła go w usta. Kochaliśmy się potem jeszcze wiele razy, w wielu miejscach mojego mieszkania. Nie zawsze kończyliśmy, bo nie zawsze chcieliśmy. Była kolacja, kanapki, potem znów seks. Nawet nie wiedziałem, że zlew w kuchni jest taki mocny. Skończyliśmy o 2 w nocy. Zasnęliśmy obok siebie wtuleni. Rano zadzwonił budzik, a jej ubranie było nadal obok, leżała. Wstałem, poszedłem wziąć prysznic. Cóż, półeczka leżała zmasakrowana na podłodze w łazience. Ciekawe, za którym razem